Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejny punkt, w którym przyjrzymy się osobie, która spotkała Pana Jezusa Chrystusa. Tą osobą jest opętany i ślepy i niemy, którego opisuje Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, od 22 do 32 wersetu. I ja przeczytam jak zwykle jeden krótki wyjątek z tego. Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go tak, że odzyskał mowę i wzrok. Niestety przy tej okazji doszło do czegoś, co nazywamy bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. I to zdarzenie jest niestety również możliwe wtedy, gdy Ty nie chcesz spotkać się z Panem Jezusem Chrystusem, gdyż uważasz Go za osobę, z którą nie chcesz się spotkać. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. I gdy czytamy Ewangelię, zauważamy, że za czasów Pana Jezusa Chrystusa w Izraelu było szokująco wielu opętanych. Także i tutaj jest mowa w tym fragmencie, który mamy teraz przed oczami, czyli 12 rozdział Ewangelii Mateusza. Także w tym fragmencie jest mowa o mężczyźnie z wielkim duchowym, wielkim okultystycznym ciężarem, który był jednocześnie ten mężczyzna ślepy i niemy. Niemy i ślepy. Niemy znaczy nie mógł mówić. Nie wiem, czy to słowo zawiera w sobie również głuchość, ale był niemy i ślepy znaczy, że nie widział. Do tej pory Zbawiciel od grzechów, Pan Jezus Chrystus, uzdrawiał albo niewidomych, albo niemych. Jednak ten mężczyzna był zarówno ślepy, jak i niemy. My sami jesteśmy głęboko poruszeni, gdy na naszej drodze spotykamy niepełnosprawne osoby. O ileż bardziej wstrząśnięty był nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. On widział także to, że ci biedni ludzie byli opanowani przez straszną, szatańską moc. Jednakże moc Syna Bożego przewyższa moc szatana, dlatego Pan Jezus Chrystus mógł uzdrowić tego człowieka. Na tym miejscu stało się coś niezwykłego. Pan Jezus Chrystus nie tylko uczynił cud, ale dał poprzez ten cud pewien znak swojemu izraelskiemu ludowi. Izraelici duchowo byli tak samo ślepi i głusi, jak ten opętany. Oni nie rozpoznali Chrystusa i nie śpiewali pieśni pochwalnej na cześć imienia Pana Jezusa, na cześć Jego imienia. Poruszeni tym faktem ludzie byli bardzo blisko tego, aby rozpoznać w Panu Jezusie Chrystusie zapowiedzianego króla. Także i faryzeusze nie byli w stanie zaprzeczyć temu niezwykłemu wydarzeniu. Jednak ich umysły pozostały nadal zaciemnione i twierdzili nawet, że Pan Jezus Chrystus wypędzał demony mocą księcia demonów. I to jest niestety Mateusza 12 tak opisane. Jeżeli jakieś królestwo samo w sobie jest rozdwojone i skłócone ze sobą, nie może się ostać na długo, gdyż samo siebie zniszczy. Tym logicznym stwierdzeniem, które potrafi zrozumieć każdy uczciwy człowiek, Pan Jezus Chrystus odpowiedział swoim przeciwnikom. Następnie dał jasno do zrozumienia, że ich opinia była bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. I to też mamy w 12 rozdziale Mateusza napisane. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone.
ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. To mamy zapisane w Mateusza 12:32. Szatan, diabeł, największy wróg i przeciwnik Boży, jest pełen przebiegłości i podłości. Jakże często posługiwał się tym stwierdzeniem Pana Jezusa Chrystusa, aby zaniepokoić wierzących. Jednakże trzymajmy się tego, co jest pewne. Nie chodzi tutaj o grzech przeciwko Duchowi Świętemu, ponieważ każdy popełniony grzech jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Nie wszystkie grzechy przeciwko Duchowi Świętemu są bluźnierstwami przeciwko Duchowi Świętemu. Więc nie każdy grzech przeciwko Duchowi Świętemu nosi znamiona bycia bluźnierstwem. Wszystkie grzechy przeciwko Duchowi Świętemu z wyjątkiem bluźnierstwa mogą być przebaczone. Jednakże, jeśli ktoś przypisuje mocy Ducha Świętego moc diabła, księcia demonów, to tym samym właśnie bluźni przeciwko Duchowi Świętemu. To bluźnierstwo miało miejsce tylko w czasie, gdy osobiście Pan Jezus Chrystus żył i działał na tej ziemi, chodząc w ciele. O czymś podobnym czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy przez ręce apostołów pomiędzy Żydami działy się różne cudowne moce wieku przyszłego, a Szczepan, pełen Ducha Świętego, wydał przed nimi wyraźne świadectwo. Krótko mówiąc, odpowiedział przełożonym dobitnie i mocno: sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Tak było napisane w Dziejach Apostolskich, rozdział 7, 51 werset. Z powodu jawnej wrogości przeciwko Duchowi Świętemu nie istniała już możliwość przebaczenia dla tego ludu. Jeśli porównamy uzdrowienie tego opętanego do nawrócenia się człowieka, to możemy dojść do błędnych wniosków. Jednakże dopóki będziemy odnosić je na Izraela, wszystko będzie jasne i zrozumiałe. A jednak ta historia powinna mieć pewien wpływ na nasze sumienia. Ten ślepy i niemy podporządkował się Panu Jezusowi Chrystusowi i został uzdrowiony. Faryzeusze wręcz odwrotnie sprzeciwiali się Panu Jezusowi Chrystusowi i dlatego musieli zostać osądzeni. A jakie jest Twoje nastawienie do Pana Jezusa? Twoje nastawienie jest tutaj kluczowe. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.